Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania poniedziałkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. W Urzędzie Miasta została podpisana umowa na realizację pierwszego etapu rozbudowy i modernizacji ulicy Rzeczki. Obejmuje ona odcinek od ulicy Iłżeckiej do ogródków działkowych. Przetarg wygrała firma Trakt. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Miasto miało zabezpieczone kwotę 8 100 000 zł. Oferta firmy Trakt, reprezentowana przez pana prezesa, była na 7 411 000 zł. I 7 441 000 precyzyjnie prezes tutaj podpowiada, 401 zł i 49 groszy brutto. Rozbudowa obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowania ulic Iłżecka-Rzeczki z instalacją sygnalizacji świetlnej, przebudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i instalacji elektrycznych. To jest najdroższe zadanie inwestycyjne, jeżeli chodzi o drogi w tej chwili w mieście. I o skalę, i o zakres. Przebudowa skrzyżowania Iłżecka-Rzeczki, sygnalizacja świetlna, sporo przebudów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechniki i elektryki. Będzie to ciąg tak zwanej obwodnicy północnej. W przyszłym roku planujemy kolejny etap tej ulicy do wykonania. Z uwagi na złożoność zadania i znaczące koszty jego realizacji, rozbudowa ulicy Rzeczki została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap o długości 1,78 m, czyli od ulicy Iłżeckiej, wraz z rozbudową skrzyżowania i budową sygnalizacji świetlnej do ogródków działkowych, oraz drugi etap od ogródków do ulicy Siniejskiej, wraz z rozbudową skrzyżowania i budową sygnalizacji świetlnej. To jest pierwszy odcinek. Tutaj wspólnie z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej, pan naczelnik Krzysztof Kowalski i jego współpracownicy, mamy to podzielone na dwa odcinki. Ulica Rzeczki od skrzyżowania z Iłżecką do ogródków działkowych pierwszy, od ogródków działkowych do skrzyżowania z ulicą Sienińską drugi i od Sienińskiej z przebiciem, bo to będzie już nowa droga, do ulicy Samsonowicza jako trzeci etap. To uzależnione też jest wszystko od środków zewnętrznych, które pozyskujemy, bo tutaj chcę powiedzieć, że ponad 3 miliony złotych to jest wsparcie środków zewnętrznych. Termin zakończenia realizacji zadania jest przewidziany do 31 października. Mam nadzieję, bo firma Trakt, reprezentowana przez pana Gieradę, realizowała kilka zadań w naszym mieście i wywiązała się bardzo dobrze z tych zadań. Macie państwo naoczne przykłady w ubiegłym roku ulica Chrzanowskiego. I tutaj chcę też powiedzieć, że liczę też na taką dobrą współpracę i że to szybko, sprawnie i zgodnie ze sztuką budowlaną będzie wykonane z jak najmniejszą uciążliwością. No i nie unikniemy, ale tutaj znając podejście firmy, kierownika budowy, pana Wójcika, więc myślę, że tutaj sprawnie to będzie przebiegało. Mamy na bieżąco monitoring nad tymi inwestycjami ze strony tutaj naczelnika, naszych pracowników, więc ja osobiście też często jestem w terenie. Państwo to widzicie. Myślę, że to jest jedna z kolejnych ulic w tym roku, która będzie w zupełnie innym standardzie. Przedszkole publiczne nr 21 było organizatorem trzeciego festiwalu recyklingu, który odbył się w osiedlowym domu społecznym Malwa. Przedsięwzięcie wpisało się w obchody Dni Ziemi i wzięło w nim udział 8 publicznych przedszkoli, przedszkole niepubliczne Pajacyk oraz zespół edukacyjny Dwunastka. Tematem przewodnim festiwalu był ekologiczny świat zwierząt. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne w piosenkach o zwierzętach. Na scenie pojawiły się żabki, biedronki, koty, pieski, ślimak i baranek. Każda reprezentująca się placówka do piosenki wykonała tematyczną pracę z nieużytków ekozwierzątko. Yeah.
Podczas festiwalu odbył się także pokaz ekologicznej mody. Dzieci wystąpiły w przebraniach zwierząt z różnych ekosystemów. Rodzice wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością w przygotowywaniu strojów. Fantazyjnie były również poprzebierane dzieci wykonujące piosenki na scenie. Sponsorami nagród dla dzieci uczestniczących w festiwalu byli prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 21. Na zakończenie wszyscy uczestnicy festiwalu zaśpiewali hymn do Ziemi – Moja Planeta. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki informuje, że zamierza wybudować garaże na samochody osobowe w ilości 16 sztuk w okolicach osiedlowego domu społecznego Malwa na osiedlu Stawki oraz 49 sztuk w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 105 i 111 na osiedlu Rosochy. Zgodnie ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki oraz obowiązującymi przepisami prawa spółdzielczego do zadaniowalnego zgromadzenia należy podjęcie stosownej uchwały w sprawie zbycia udziałów w gruncie. W związku z budową garaży i ich wykupem przez nowych właścicieli na najbliższym walnym zgromadzeniu zostanie zgłoszony projekt uchwały dotyczący zbycia terenów, na których będą znajdowały się nowe garaże. W Kunowie odbył się drugi bieg uliczny pod hasłem Łączy nas bieganie. Do zawodów zgłosili się zawodnicy z całego regionu świętokrzyskiego. W sumie w tej sportowej imprezie wzięło udział prawie 300 sportowców w wieku od 6 do 60 lat. W dniu dzisiejszym rozgrywamy drugi bieg uliczny w Kunowie. Jest to impreza rozgrywana po raz drugi. Co najważniejsze, to pogoda nam się udała. Była ponad, na dzień dzisiejszy ponad 300 zawodników szkół podstawowych, gimnazjalnych i kategorii Open. Co najważniejsze, że gospodarzem dzisiejszej imprezy i głównym organizatorem był pan burmistrz Lech Łodej. Również w dniu dzisiejszym ufundowaliśmy nagrody rzeczowe dla uczestników biegu ulicznego, które ufundowali pan Stanisław Cyran ze stacji paliw BP, pan Piotr Frańczak z myjni samochodowej, jak również pan Ireneusz Nowak, pan Szymon Raban, jak również przedstawiciele Rady Powiatu, pan Jerzy Brożyna i pan Marek Bilski. Program dzisiejszej imprezy po prostu był następujący, że uczestniczyli w nim przedszkolaki, następnie uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich szkół podstawowych. Natomiast biegi uliczne odbyły się w trzech kategoriach. W kategorii szkół podstawowych klasy 4, 5, 6, w kategorii gimnazjum i w kategorii open. To jest bieg otwarty. W tym biegu uczestniczą wszyscy mieszkańcy Kunowa, ale również z terenu Ostrowca, ze Skarżyska i z różnych okolic, którzy się interesują bieganiem. Biegi uliczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem i to nie tylko te rozgrywane w dużych miastach. Organizacja takich imprez to nie tylko forma rekreacji dla mieszkańców, ale również promocja regionu. Są one również zachętą do uprawiania sportu przez młodych ludzi. To jest drugi bieg flagi w Kunowie. Cieszymy się, że pogoda dopisała. Tyle młodzieży odciągnęliśmy od komputerów. To jest dla mnie najważniejsze, że dzieci się ruszają, dbają o swoje zdrowie. Dziękuję w tym momencie wszystkim organizatorom, uczestnikom, że przyjęli zaproszenie do tego biegu flagi. No, patriotycznie w Kunowie święto flagi uczciliśmy właśnie po raz drugi takim biegiem i zapowiadam kontynuację tych działań sportowych, jak również biegu flagi w kolejnych latach. W związku z zaprzestaniem dostawy ciepła dla celów centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2016-2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki zwraca się z prośbą o ustawienie głowic termostatycznych na grzejnikach w pozycji maksymalnego otwarcia w celu przedłużenia ich trwałości i uniknięcia zapowietrzenia się grzejników. I to już wszystkie informacje, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę, a kolejne nowe wydanie Kuriera jutro o stałej porze. Serdecznie zapraszam.